Sprinterzy.com. Jesteśmy właśnie w Alterbengu. Na torze podstojowym, jak widać, nasza dwójka bushlejsów już rozgrzewa się, jest jakieś opóźnienie. Przed chwilą był wypadek, panie Sebastianie. Co, jakie wrażenia? No, powiem szczerze, byłem przerażony. Siła, z jaką uderzyli kaskami o lód, wyglądała naprawdę, nie powiem, że imponująco, ale wyglądała groźnie. O, przerwę, jak tutaj widać już nasza dwójka gotowa do startu. Rozpęd pierwsze 30 metrów. Jaki będzie czas? Bardzo dobre wejście do wody. Czekamy na czas początku. 5.85, także... Bardzo przyzwoity. Nie najgorszy, ale poniżej 6. Poniżej 6 to się liczy. No i jadą nasi. Prędkość ponad 100 km na godzinę. Tu na tym zakręcie, gdzie jesteśmy, będzie 130. Tak, nawet trójka bardzo dobrze. Tutaj trochę jak na razie. Kościutko. I teraz koło śmierci. I już zbliżałem się do nas, także proszę państwa, są blisko nas tutaj. Ale szło. Na tej prostej teraz i wchodzą w to. Wciąż bardzo dobrze. Wszyscy czekamy czas. O, 59, także średni. Przenosimy się do studia w Warszawie. Tak, dziękujemy.